Katarzyna Rafał, witam Państwa w kolejnym odcinku. Jestem dietetykiem i dzisiejszy temat, jaki poruszymy, to kasze. Chciałam Państwu przedstawić ogólne walory odżywcze kasz i mniej więcej powiedzieć, co w której kaszy się znajduje. Kasze w naszej diecie niestety są troszeczkę zapomniane. Chciałam tutaj Państwu przypomnieć, jakie są walory odżywcze tych kasz, no aby zamiast tego ziemniaka królowała właśnie na naszym talerzu kasza. Kiedyś, w poprzednich latach, nasze babcie, prababcie bardzo często gotowały właśnie kaszę, natomiast w tym takim zabieganym troszeczkę świecie my stawiamy jednak na tego ziemniaka czy przysłowiową frytkę, tak? Natomiast dużo łatwiej i szybciej przyrządzić kaszę, a przede wszystkim ma ona dużo bardziej, dużo większe walory odżywcze niż ziemniak. Kasze mają bardzo dużo wartości odżywczych. Przede wszystkim osoby będące na diecie powinny właśnie postawić na kaszę z tego względu, że zawiera ona niski indeks glikemiczny, czyli bardzo długo rozkłada się w naszym organizmie poziom cukru, przez to nie jesteśmy aż tak głodni. Czyli kasze dają nam większe uczucie sytości, przez co możemy wnioskować, że nie będziemy tak często sięgać po coś kolejnego do jedzenia. Przede wszystkim kasze to bardzo duże źródło błonnika, a błonnik, czyli przyspieszenie perystaltyki jelit. W tym momencie osoby, które mają problemy z zaparciami, powinny właśnie postawić na kaszę głównie gryczaną czy pęczak, które będą kaszami gruboziarnistymi, wtedy te problemy powinny zostać zniwelowane. Bardzo duże znaczenie przy kaszach to białko. Są to białka pochodzenia roślinnego, bardzo korzystne dla naszego organizmu, no i duże ilości witamin. Witaminy tutaj głównie witaminy z grupy B. Witaminy grupy B to przede wszystkim poprawa układu nerwowego i mięśniowego. Układ nerwowy, czyli osoby w takim okresie jesienno-zimowym, które mogą zapadać na depresję, powinny właśnie sięgać po kaszę. Wtedy ten układ nerwowy lepiej pracuje, nie narażamy się aż tak na takie wahania nastrojów. Dodatkowo kasze to źródło witamin, witamina riboflawina. To jest taka witamina, która pomaga wchłaniać witaminę C, która jest bardzo ważna dla naszego organizmu. Przede wszystkim wzmacnia odporność, ale także wzmacnia układ naczyniowy, czyli tutaj żyły i układ krwionośny jest poprawiony. A co się z tym wiąże? Także praca serca i układ ogólnie krwionośny. Duże znaczenie przy kaszach to także pierwiastki potrzebne dla naszego organizmu, które wpływają na naszą skórę, włosy i paznokcie. Czyli ogólnie kasze są takim źródłem urody dla naszego organizmu. Kasze możemy podzielić na gruboziarniste i drobnoziarniste. Gruboziarniste to przede wszystkim królowa kasz, czyli kasza gryczana. Kasza gryczana właśnie przede wszystkim odpowiada za poprawę perystaltyki jelit i zawiera bardzo dużo witamin z grupy B. Czyli tutaj układ nerwowy jak najbardziej ta kasza gryczana powinna nam poprawić. Nie nadaje się ona dla osób z takimi problemami żołądkowymi, czyli na przykład z chorobami trzustki. Może ona podrażniać przez to właśnie, że jest gruboziarnista, czyli jakieś stany zapalne jelit. W tym momencie musimy zrezygnować z takich kasz, podobnie jak z pęczaku czy z kaszy jęczmiennej. Tak? Kasza jęczmienna głównie odpowiada za obniżenie tego złego cholesterolu, czyli cholesterolu LDL. Osoby mające problem właśnie z wynikami cholesterolu powinny jeść większą ilość kaszy jęczmiennej. Najmniej przetworzona kasza to właśnie pęczak. Jest ona najbardziej gruboziarnista, przez to będzie nadawała nam większą ilość tego błonnika i perystaltyka jelit będzie po prostu lepiej pracowała, więc osoby dbające o linię ten pęczak także mogłyby spożywać, bo po prostu dostarczą pożywienie, które bardzo długo rozkłada się w naszym organizmie, czyli poziom glukozy także tak nie skacze. Ogólnie kasze polecane są także cukrzykom, tak? Właśnie z tego względu, że ten indeks glikemiczny jest niski i że ten poziom cukru we krwi nie ma strasznych wysokich takich skoków, tylko to rozkłada nam się w miarę równomiernie. Kolejną kaszą bardzo zapomnianą, a jedną z najzdrowszych jest właśnie kasza jaglana. Kiedyś bardzo często używana, natomiast w dzisiejszym czasie jednak nie pamiętamy o tej kaszy. Kasza jaglana cenna przede wszystkim na wszelkiego rodzaju choroby.
Ma ona właściwości takie alkalizujące, czyli jeżeli mamy stany gorączkowe, stany takie zapalenia górnych dróg oddechowych, czyli kaszel, katar, ona powinna ten nadmiar wody z naszego organizmu pochłonąć i zabrać i właśnie wtedy niweluje te stany chorobowe. Więc tutaj, jeżeli mamy jakieś pierwsze objawy przeziębienia, grypy, ta kasza jaglana jest polecana nawet 3-4 razy w ciągu dnia, mniej więcej przez 4-5 dni. Może ona doprowadzić do złagodzenia tego stanu, na przykład kataru, tak, czy kaszlu. Kasza jaglana to także cenne źródło witamin i wartości odżywczych. Osoby mające problem z zakwaszeniem organizmu także powinny postawić na kaszę jaglaną. Kasza jaglana powinna zakwasić bardziej, znaczy zniwelować zakwaszenie organizmu, czyli nastawić na organizm na taki bardziej zasadotwórczy. Tutaj kasza jaglana poza chorobami polecana jest także dla osób na diecie, no i dla osób takich, które mają problemy z żołądkiem, czyli ta dieta bardziej lekkostrawna, to właśnie kasza jaglana czy kasza manna. Tym osobom możemy polecić taką dietę. Dodatkowo mamy jeszcze właśnie kaszę manną. Kasza manna to główne źródło białka, ją przede wszystkim polecamy dzieciom, tak? Ze względu na budowę organizmu, na dostarczanie odpowiedniej ilości mleka i właśnie tej kaszy jaglanej. Natomiast mamy jeszcze taką kaszę jak kasza kusków. Ona jest jedną z najszybszych do przyrządzenia i nie wymaga aż takiej pracy, więc jeżeli już sięgają Państwo po kaszę, to raczej z wygody właśnie po ten kuskus. Natomiast kuskus jest tak jakby nie do końca kaszą. Jest to pomieszanie kaszy i makaronu. Jest on z pszenicy i ma bardzo dużo białka i dużo kwasów nasyconych, tych takich zdrowych, wielonienasyconych, zdrowych dla naszego organizmu. Więc tutaj ten kuskus też jest polecany, natomiast ma troszeczkę mniej wartości odżywczych niż kasze. Jeżeli dbamy o linię, lepiej byłoby postawić na kaszę gruboziarniste, niekoniecznie kuskus. Natomiast jeżeli chodzi o walory odżywcze, jak najbardziej te sałatki z kuskusem się sprawdzają. Przede wszystkim cenne źródło białka. Kasze to oprócz witamin, wartości odżywczych i właśnie dobrego poziomu cukru w naszym organizmie. Podsumowując, powinniśmy pamiętać, że te kasze są bardzo ważne dla naszego organizmu i nie zapominajmy o nich. Czyli jeżeli mamy do wyboru ten ziemniak, a kaszę, naprawdę dokładnie w tym samym czasie przyrządzimy kaszę. Osoby, które dbają o linię, przede wszystkim polecam kasze gruboziarniste. No a kasza to przede wszystkim bardzo duże i cenne źródło białka, czyli tutaj budowa organizmu, poprawa kości. Takie wartości przede wszystkim związane z urodą, czyli lepsza kondycja skóry, włosów, paznokci, właśnie problemy z chorobami, problemy z układem krążenia, więc kasze przede wszystkim polecane są osobom z nadciśnieniem i z problemami, chorobami sercowymi. Więc tutaj nie zapominajmy o kaszach. Dodatkowo kasza dla osób z gorszym układem nerwowym, tak, czyli ze skłonnościami do depresji, a także osoby z anemią. Osoby, które mają złe wyniki krwi, powinny spożywać większą ilość kasz właśnie ze względu na witaminę B, która poprawia układ krążenia i poprawia ogólnie krwinki w naszym organizmie. Dodatkowo kasze to cenne źródło cynku, kwasów foliowych i selenu i polecane są także kobietom w ciąży i kobietom karmiącym, a także małym dzieciom, które dopiero budują swój organizm. W następnym odcinku porozmawiamy o zakwaszeniu organizmu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.